zmieniłaś się w postać takiej prawdziwej gwiazdy disco? Jak się czułaś w tej roli? Bardzo ciekawie. To była postać bardzo... Tak, takim kluczem do tej postaci była Anka jest motylem. Kolejnym kluczem były słowa Kasi Lewińskiej, wspaniały kostiumograf, bo tak byłam ciekawa, jak ona konstruuje tą postać. Mówi, ja konstruuję Jansonina jak taką papugę, a papuga mieni się barwami. I bardzo mnie to uruchomiło. Takim przełomowym dniem w konstruowaniu tej postaci było nagrywanie teledysku Już taka jestem. Teledysku nagrywałam z prawdziwymi twórcami teledysków muzyki disco polo. I ten dzień jakoś cały dzień kręciliśmy, ja śpiewałam z tancerzami i rzeczywiście cały czas mi to towarzyszyło. Anka jest motylem, jest taka właśnie wyniosła, taka radosna, ale też trochę operetkowa, trochę też czasami smutna i to było takie, to była taka zabawa formą. Bardzo lubię takie zabawy formą. W takim razie wiem, że też masz umiejętności wokalne, jakieś tam warsztat za sobą masz, to nie zastanawiałaś się nad tym, że jeżeli nie zawód aktorstwa, to może właśnie gwiazda na wielkiej scenie? Ja zawsze łączę muzykę z aktorstwem. Na początku tak w moim życiu było, że muzyka to było coś, co bardziej mnie pociągało. Stąd te wszystkie szkoły muzyczne w klasie pianina, w klasie śpiewu solowego, muzyki klasycznej. Ale później zaraziłam się aktorstwem i wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe połączenie, dlatego że mogę brać udział w filmach muzycznych również i tutaj taki mój nurt właśnie musicalu w Teatrze Ateneum, Niech no tylko zakwitną jabłonie, to jest też film muzyczny, taki wodewilowy, za niedługo w Ekscentrycy też film muzyczny, także cieszę się, że mogę i śpiewać i grać, bo myślę, że można to fantastycznie łączyć. Postać Anki w filmie to bardzo, jak sama mówiłaś, kolorowa postać. Miałaś ciekawe kreacje, jak się w nich czułaś? Bardzo dobrze się czułam w tych kreacjach, dlatego że no, zawód aktora to zawód, który polega też na przebieraniu, na wcielaniu się w różne postacie, ale też kostium dużo daje, więc jak jest taka zabawa kostiumem, formą nakrycia głowy, to ja jako aktorka osobiście lubię to bardzo, lubię się przebierać. Odnośnie disco polo samego w sobie, czy słuchasz tej muzyki? Ja osobiście nie słucham muzyki disco polo, ale jej nie oceniam, nie krytykuję, szanuję ludzi, którzy lubią tą muzykę, dlatego że no, uważam, że jest taka wolność, że właśnie bardzo dobrze, żeby ktoś robił to, co lubi i nie mi to krytykować. Osobiście nie słucham, ale do tego filmu musiałam słuchać rzeczywiście bardzo dużo tej muzyki, żeby się wczuć.